Was wszystkich serdecznie po raz pierwszy na moim vlogu Świetna Etna w kuchni. I to do tego jeszcze nie mojej. Znajdujemy się gościnnie u pewnej pani domu. I mam nadzieję, że z tego powodu, że nie jestem w moim królestwie, nie pogubię się. Chociaż moje królestwo to bardziej bym powiedziała garderoba, aniżeli kuchnia. Dzisiaj chciałabym przygotować, pokazać Wam, jak się przygotowuje omlet. Omlet, który nazwałam świetny omlet, dlatego że sama przez lata go piściłam i do tego stopnia go dopiściłam, że teraz bardzo często przez najbliższych jestem proszona, żeby go wykonać. Mamo, proszę Cię, zrób omleta, przyjadę z chęcią. Mąż też mnie bardzo często prosi o tego omleta i wszyscy zjadają go ze smakiem. Mam nadzieję, że na koniec odcinka, kiedy zaczniecie robić tego omleta, to potem przeżywając niebo w gębie, będziecie wychwalać Etnę pod niebiosa. Aby przygotować pyszny, świetny omlet, potrzebujemy 2 jajka, 2 pieczarki, cebulę, około 100 g sera żółtego, odrobina mleka, sól i pieprz. Wszystko. Pieprz i sól, a pieprz pusty. Jak można popieprzyć, jak pieprzniczka jest pusta? Muszę nasypać, idę. Sól i pieprz. Kroimy w kostkę cebulę. Oczywiście muszę robić to bardzo ostrożnie ze względu na moje pazurki. Z takimi pazurami, droga pani, to na scenę, a nie do garu. Zawodowy kucharz, gdy zobaczyłby, jak ja kroję tę cebulę, to załamałby ręce. No ale niestety. Powiem Wam, że w nieswojej kuchni wcale nie jest tak łatwo gotować. Nie znam kuchenki i na dzień dobry cebula trochę mi się przypaliła, ale nieznacznie. Cebulka nam się już ładnie szkli, pięknie pachnie i teraz musimy pokroić pieczarki. Naprawdę wiem, że robię to nieudolnie ze względu na moje długie paznokcie, ale wybaczcie, jak przygotujecie świetny omlet, to zobaczycie, że jest naprawdę pyszny i warto się trudzić nawet z takimi długimi pazurami. Pieprzymy, oczywiście nie od rzeczy, i solimy. I to wszystko ma się nam ładnie usmażyć. Pycha. Mój synek, gdy widzi mnie gotującą i tak próbującą coś, pyta: mamo, i my to potem musimy jeść? Na co ja mu odpowiadam: synu, a jak ty idziesz do restauracji, to myślisz, że kucharz tak nie próbuje z łyżki? Myślicie, że nie próbuje? A w międzyczasie musimy roztrzepać jaja i posolić, popieprzyć, pamiętając o tym, że już soliliśmy pieczarki i cebulę, żeby nie przedobrzyć. Pieprzymy, solimy i dodajemy mleka. Ubijamy wszystko razem i za chwilę będziemy wlewać jajo na patelnię. Teraz bardzo ważna sprawa, właściwie tajemnica przepisu na świetny omlet, to to, że musimy na właściwą część patelni, czyli po przeciwnej stronie, gdzie mamy rączkę, uchwyt, musimy przesunąć pieczarki z cebulką na połowę patelni. Pamiętajcie, nie na tę stronę blisko uchwytu, a po stronie przeciwnej. I teraz wlewamy roztrzepane jajka. Większą część na połowę pustej patelni i
troszeczkę tutaj na górę. Delikatnie wylewamy jajo na pieczarki i cebulę, żeby nam się to wszystko nie rozjechało. I to się smaży. Za chwilę będziemy dodawać starkowany ser żółty. I posypujemy starkowanym serem żółtym. Pachnie wyśmienicie. I teraz najtrudniejsza część naszej kulinarnej przygody. Przewrócenie i przełożenie omleta na talerz. Zobaczymy, jak nam się tu przełoży. Troszkę nie zacznie się rozwalił, ale poratujemy się jak można. Sałatka nam troszkę wyszła, ale żeby to wszystko pięknie wyglądało, to zaraz sobie to poukładamy, przyozdobimy i omlet za chwilę będzie gotowy. Lubię, kiedy na talerzu jest zawsze dużo zieleniny, koperek, natka pietruszki i wisienką na torcie będzie nasturcja. Prosto z ogródka mojej siostry. Proszę bardzo, pamiętajcie o tym, że wszystko to, co jest na talerzu, musi być jadalne, a nasturcja już w starożytnych czasach była używana jako lekarstwo na przeziębienie czy szkorbut. Omlet gotowy, tylko jeść i zachwycać się smakiem. Świetny omlet. Świetny omlet. Teraz już wiecie, dlaczego dzisiaj, przygotowując to danie, nałożyłam tę oto bluzkę. Jestem świetna. Podczas realizacji teledysku Milioner Tomasz Bulenda, szef ekipy realizatorskiej, widząc mnie już w którejś z kolei stylizacji podczas dnia zdjęciowego, powiedział: u Etny w stylizacjach nie ma przypadku. Smacznego. Omlet już prawie cały jest zjedzony przez mego męża, który jest dzisiaj w roli operatora kamery, jak i degustatora moich dań, ale kawałeczek został dla mnie. Jest to danie bezmięsne, a ponieważ ja nie jem mięsa od lat 9, więc z przyjemnością zjem to, co mi zostawił